Cześć, dzisiaj przychodzę z filmem, co moja córka dostała na roczek i być może może to być właśnie film dla osób, które nie wiedzą, co można dziecku kupić w takim wieku. Postaram się też pokazać kilka przykładowych zabawek, które już córka ma, a którymi się bardzo chętnie bawi. Tak więc zapraszam. Pierwszą zabawką, którą córka bardzo lubi, może to nawet nie jest zabawka, a wyposażenie można powiedzieć, jest to oto ten fotel. Córka go uwielbia. Dostała go od chrzestnej i naprawdę on jest świetny. Aż byliśmy zdziwieni, że ona po prostu od razu wiedziała, że trzeba, że się na niego po prostu siada i się siedzi. Ona sobie bierze często jakiegoś misia, zabawkę, czy coś i sobie po prostu siedzi, kombinuje tutaj. Też się na początku obawiałam, że ona będzie tutaj stawała na tym fotelu i zrobi coś takiego. Ale ani razu to się nie zdarzyło, raczej na niego siada, a najlepsze jest, jak właśnie tutaj czasami z mężem położymy głowę, jak się z nią bawimy, to ona się tu wciska, próbuje i czasami nam na głowę nawet usiądzie, tak więc to bardzo polecam, super zakup. Kolejnym prezentem jest oto taki miś, bardzo fajny, mięciutki, też go bardzo lubi, bardzo się lubi w niego wtulać. Tak więc różnego rodzaju pluszaki, wiadomo, no to są trochę kurzołapy, ale każde dziecko moim zdaniem powinno mieć jakiegoś pluszaczka w domu, dlatego że lubią się do nich przytulać. Moja córka teraz śpi z sówką, jak pójdzie do żłobka, też będziemy musieli, ale polecają dawać jakąś tam zabawkę, która pachnie domem. Tak więc to jest bardzo też fajny pomysł, pluszaczki. Kolejnym prezentem, jaki dostała, są klocki. I one co prawda są od 12 miesiąca, natomiast ona jeszcze za bardzo się nimi nie chce bawić, ale przyjdzie na to czas. Lepiej dać prezent, który się przyda w przyszłości, niż dać taki prezent, którym ona się już nie chce w ogóle bawić, bo już jest dla niej jakby, no wiecie, no jakieś grzechotki, czy jakieś szeleściki, czy coś, no bo i takie prezenty dzieci potrafią dostawać, tak więc klocki bardzo fajne. One tutaj mają takie różne zwierzątka. Naprawdę w środku jest ich dość sporo i naprawdę są bardzo fajne. O, tutaj bardziej tak widać, a to może później przybliżę. Właśnie jakie są elementy w środku. Natomiast ogólnie drewniane zabawki, klocki, bardzo fajna sprawa. Następną rzeczą, następną zabawką, którą córka dostała, to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, że córka dostanie. To jest lala. Lala, po prostu sobie lala. I córka też się nią lubi bawić. Też ją czasem sobie weźmie, poprzytula. Teraz właśnie planuję jeszcze kupić wózeczek, taki ala chodzik, wózeczek, chociaż chodzik to już jej nie jest za bardzo potrzebny, bo ona już sama zaczęła chodzić nam tak normalnie. Ale właśnie, żeby sobie tam tą lalę wsadziła, czy właśnie z nią pojeździła po domu, żeby się po prostu uczyła takiego właśnie jakby takiej opiekuńczości. Tak więc bardzo też polecam lalę po prostu i ta to wiem, że jest z Pepko, ale naprawdę ma bardzo fajne wymiary, nie jest jakaś twarda, więc dla takiego właśnie dziecka jest super, bo niektóre są ogólnie za ciężkie, ona to jeszcze jest taka mięciutka, ona nie jest z tych takich twardych całych, tylko ona ma twarde nogi, twarde ręce, twardą głowę, wiadomo, a tutaj w środku jest na takie wypełnienie. Jeżeli już mówiliśmy o drewnianych zabawkach, to córka jeszcze dostała taką zabawkę, ona bardzo, bardzo przypomina firmą te klocki, natomiast to jest zupełnie inna firma, to jest smyka. Też bardzo fajna sprawa, bo tam w środku nie chce mi się już brać tej zabawki, bo tam jest u córki, ale tutaj chodzi o to, że to się takie krążki daje i one tak spadają, tak, i są coraz niżej i nawet ku mojemu zdziwieniu, oczywiście córka w to rzuca tymi krążkami, ale czasami widać, ja wiem, widać, że ona próbuje w to trafić, w to miejsce, tak? To nie jest tak, że ona się rzuca gdzieś tam daleko, tak jak klockami, tylko tutaj naprawdę ona próbuje trafić właśnie w to miejsce, żeby to sobie pojechało i naprawdę czasem jej się to udaje. Natomiast tego typu zabawki też są fajne. Ja widziałam mnóstwo różnych fajnych właśnie drewnianych zabawek, typu jakieś owoce, warzywa czy coś, czy właśnie samochodziki dla chłopczyków. W sumie dla dziewczynek to też samochodziki są fajne, bo Karolinka lubi samochodziki, tak więc... Kolejna taka rzecz. I teraz tak, córka jeszcze dostała pozytywkę od babci, ale jest u niej w pokoiku, więc może później po prostu tutaj gdzieś dam przybitkę. Też fajna sprawa, właśnie żeby na pamiątkę sobie zostawić, jeżeli jakaś babcia nie wie, co kupić dziecku. I teraz tak, córka jeszcze dostała też pieniądze. Część odłożyliśmy,
na konto. Nie dostała nie wiadomo ile, ale wiadomo, nie chciałam wszystkiego wydawać. A za część zakupiłam książeczki. I teraz tak, słabny płcio musi być. Ona jeszcze na razie z tymi książeczkami, inaczej sobie usiądę. Ona na razie jeszcze z tymi książeczkami to tak różnie. Gdzieś tam coś tam czasem próbuje wskazać. No ale wiadomo, ta książka jest bardzo fajna ogólnie, bo tutaj na samym początku jest napisane, czego unikać podczas zabawy z tą książką, czyli czego rodzic nie powinien robić, czyli właśnie tak wymuszać na dziecku i na co zwrócić uwagę podczas wspólnej zabawy z tą książką. Więc ona jest naprawdę bardzo fajna, ona jest nie od pierwszego roku życia. Można właśnie tutaj wprowadzać, bo tutaj są bardziej takie bardziej, nie wiem, dźwiękonaśladowcze rzeczy. Tak więc po prostu pokazywać książkę, gdzieś tam, może nie, że całą w ciągu jakby jednej sesji, tak, tylko wziąć, otworzyć na przykład jedną stronę i właśnie z dzieckiem w ten sposób sobie tutaj na podstawie tej jednej strony się z nim bawić, bo to ma być na zasadzie zabawy. Moja córka i tak zazwyczaj bierze, zamyka, później znowu otwiera i to też jest okej, nie powinniśmy się denerwować, bo tutaj w tym momencie dziecko też ćwiczy motorykę, zamykając, otwierając książeczkę. Tak więc jak sobie zamknie, to za chwilę po prostu znowu otworzy, no ale dobra, płcio. I ten uczy się mówić, to jest taki właśnie najfajniejszy, to jest taka podstawa, pierwsza książka, jeżeli chodzi o płcia. A książkami pomocniczymi są te dwie książki, jeszcze tam są inne, ale ja na przykład te dwie akurat kupiłam. Czyli płcio zabawy gestem i dźwiękiem i one są też naprawdę bardzo fajne, bo to jest jakiś tam hej hej, jakiś tam puk puk. I tutaj też jest właśnie na górze napisane, co powinno się robić, czyli na przykład jak my tutaj powiedzmy, mamy o, że chłopczyk sobie bierze samolot, to tutaj też jest napisane, że właśnie paluszkiem przejechać po tej linii, więc też bardzo fajna, patrzę na zegarek, bo córka dość długo śpi. Czy jakieś tam tup, 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 więc bardzo fajna. Kolejna to jest, co robi płcio. I to też jest właśnie bardzo fajne, bo tutaj nazywamy rzeczy i co się tymi rzeczami robi. Tak więc polecam. Ja je kupowałam na Allegro, bo na Allegro też wychodzą o wiele taniej, więc no. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o płcia, tylko że to na jakiś tam, na przyszłość mi się wydaje, niby jest od pierwszego roku życia. To są takie jakby, nie wiem, memory, no nie memory, to się bardziej do mogę to powiedzieć, dopasowuje. Ale chodzi mi o to, że są takie małe jakby karty z tymi nazewnictwem. Hubuju, o, na przykład tutaj mamy, o, się nawet na przykładzie tego. Mamy tutaj taką kartę tu, tu, tu i do niej mamy taką kartę tu, tu, tu. Więc i to powinno się właśnie tak dobierać. Więc jak na Karolinkę, to ona jeszcze jest na razie za mała, żeby aż taką ilość kart ogarnąć i żeby w ogóle ogarnąć, o co w tym chodzi. Ale zawsze można wziąć nawet te karty i właśnie się pobawić tymi kartami. Ja tu może pokażę takie przykładowe. Na przykład tutaj jest chłopczyk sobie, czy płcio, coś tam ściera, tak? No to jest szu, szu, szu. Tutaj są na przykład pociągi, no to jest czu, czu, czu. Tutaj jest bocian, robi kle, kle, kle. Tak więc można się na razie właśnie tymi pobawić, a za jakiś czas tamtymi. I kolejnymi książeczkami to są książeczki, które uwielbiam, bo my zaczęliśmy od książeczki, której ja tutaj nie mam teraz. Od książeczki Kicia, Kocia i Nunuś, nie wiem gdzie ona jest, Sprzątamy. I tamta jest przeboska, uwielbiam ją. Karolika też bardzo lubi tamtą książkę i postanowiłam jej po prostu dokupić tyle jeszcze tych książek. Nie wiem, czy tutaj wszystkie są? Chyba są. I one ogólnie 12 zł kosztują. Na internecie je znalazłam właśnie po 9, chyba 50, po 9, zależy która, bo tam różne ceny były. Ale one też są ogólnie bardzo fajne, wszystkie. Natomiast ta Sprzątamy mi się najbardziej podoba, czyli ta nasza pierwsza. No tutaj jest jakiś tam Kicia, Kocia i Nunuś na nocniku, pora spać, nie Nunusiu, tak Nunusiu. I tutaj też jest bardzo fajnie, bo na przykład, gdzie tutaj coś było, o, proszę bardzo,
że jak na przykład Monuś coś tam wylewa, tak, czy że krzesełka są do siedzenia. I na przykład tutaj Ali, to jest bardzo fajne, bo każda historia ma jakby dwie strony. Czyli jak tutaj Nunuś kopie krzesło, to Kicia Kocia mówi, że się nie kopie krzesła, ale później jest odwrotność, czyli że na przykład piłki są do kopania, tak? Czy powiedzmy, no jako jakiś jeszcze jeden przykład. O, na przykład Nunuś rysuje po ścianie i że tego się Nunusiu tam nie robi, ściana się niszczy od rysowania. Ale obok już jest napisane, Nunuś rysuje na kartce, kredkami rysujemy na papierze. Tak więc bardzo fajnie zaś tutaj pokazane, że nie powinno się też tylko powiedzieć dziecku, nie, nie możesz tego robić. Tylko często warto znaleźć jakąś alternatywę dla dziecka. To jest tak, jak na przykład czasem jest dziecko złe i chciałoby na przykład kogoś uderzyć. To warto mieć, nie wiem, jakąś poduszkę czy coś, gdzie dziecko może te złości jakby z siebie wyrzucić. I na przykład uderzyć, bić w piłkę, czy bić w jakieś poduszki, czy w jakiś worek sako na przykład, no cokolwiek. No więc jest naprawdę bardzo fajne. Jeszcze papa smoczku mamy. Co robisz? Kochamy. I w kąpieli. Tak więc to są prezenty, które Karolinka dostała. Aha, jeszcze od moich rodziców, bo to tak się trochę złożyliśmy na ten prezent, dostała tablicę manipulacyjną. Znalazłam na ostatnią chwilę na Allegro, nie, na OLX, ale ten pan też sprzedawał na Allegro. Naprawdę tablica jest super, przywiesiliśmy ją do ściany i Karolinka sobie właśnie tam czasami przychodzi. Niestety zanim ją zamontowaliśmy, to Karolinka po niej łaziła i pękł już obudowa od kontaktu. Ale to nawet dobrze, bo wtedy wcześniej bardzo ciężko wchodziło i wychodziło, a teraz ona sobie gdzieś tam próbuje to włożyć, wyciągnąć i bardzo lekko to chodzi, tak więc można powiedzieć, że nawet i dobrze. Zapala sobie światełka. Naprawdę bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Jest jeszcze tam taka rurka, do której się wrzuca takie kuleczki, ale ja te kuleczki chowam, bo one są takiej wielkości, że Karolinka by je zjadła. Tak, to były wszystkie prezenty, które Karolinka dostała od rodziny. I jak wiadomo, dzieci, które mają roczek, najlepszymi zabawkami są jakieś stare pojemniki, worki i nie wiem, puszki po mleku na przykład, butelki po wodzie, czy na przykład te wydmuszki po jajkach. To są najlepsze zabawki dla dzieci na ten moment i nic tego nie zmieni. Tak? Wszystko, co jest inne. Moja córka teraz uwielbia, nie wiem, naciskać guziki od pralki, czy na przykład jak chodzi zmywarka i na dole jest światełko, to ona sobie tam też się bawi. Więc tego typu rzeczy są dla dziecka teraz najfajniejsze. Kapcie, co my tam mamy, wszystko, co leży, tak? Wszystko, co leży nasze gdzieś tam na podłodze, czy gdzieś wisi, czy coś. To jest najlepsze do zabawy, nie oszukujmy się. Ale poza tamtymi prezentami, które moja córka dostała, bardzo fajne też w tym wieku są sortery różnego rodzaju. Ja tam też miałam wpisane właśnie sortery, ale nie dostała. Córka ma na razie ten sorter. Co prawda to jest interaktywny akurat, ale jest mnóstwo sorterów drewnianych. Też w sumie córka ma taki drewniany, że się klocuszki wsadza różnego kształtu, ale są też takie z gumkami. Ja tutaj będę się starała właśnie pokazywać może zdjęcia tych sorterów, właśnie z takimi różnymi jakimiś tam gumkami, czy na przykład są takie, to też można w sumie nazwać jako sorter układanka, takie drewniane, że się właśnie wkłada różne, na przykład zwierzątka, czy właśnie to. To ma różne pioseneczki, tutaj się wrzuca klocuszki do środka. I teraz tak, on albo będzie mówił, że się wrzuciło jakiś kształt, albo że się wrzuciło jakąś cyfrę. Tak więc to też jest bardzo fajne. Bardzo dużo osób na przykład kupowało te takie hulajnogi Scott & Ride. I ja może i bym też w to zainwestowała, natomiast stwierdziłam, że córka mając we wrześniu urodziny, no to zaraz będzie zimno, ona z tego nie pokorzysta, docelowo i tak jej chcemy zakupić rowerek biegowy, więc stwierdziliśmy, że to już jest bez sensu, hulajnogę później po rowerku pewnie dostanie albo gdzieś też właśnie w międzyczasie, więc już stwierdziliśmy, że nie kupujemy tego z Content Ride. Jeszcze, z którą się jeszcze ogólnie zastanawiam, bo Karolinka bardzo często też spędza czas u nas w kuchni i my mamy ogólnie fronty takie lakierowane.
I bardzo tak się zastanawiałam nad takimi przyssawkami. Są takie kubeczki, przyssawki, albo i one są około 60 zł, kosztują 60-70. Albo są też takie jakby takie, nie wiem, kwiatuszki, to troszeczkę wygląda jak te spinery całe. I to też się właśnie przyssawka jest taka i to się tam kręci. Natomiast, no niestety, ale to już jest takie dość drogie, jak za tam 3 sztuki tego typu rzeczy, więc stwierdziłam, że to już jest bez sensu. Ale się tak myślałam o tych przyssawkach, bo Karolinka bardzo lubi tego typu rzeczy. Co jeszcze? No wiadomo, no są te interaktywne różne zabawki, natomiast moja córka już ma ich kilka, bo dostała tam po kimś coś ten, więc ja ogólnie na ten moment nie chciałam żadnych zabawek interaktywnych i powiedziałam wszystkim, żeby nie kupowali czegokolwiek, co gra. Nie chciałam już tego, chciałam córce właśnie, chciałam, żeby córka dostała jakieś rzeczy takie bardziej kreatywne. Właśnie też jej kupiliśmy pierwsze kredki. To właśnie może pokażę. Takie o. I to są takie w kształcie, jak to jest zresztą napisane, orzeszka pistaszkowego. Pistaszka. I one są fajne dość. Nie wiem, jakby to pokazać, żeby o. I córka, czyli ona jeszcze nie ogarnia, ona na początku chciała brać do buzi w ogóle, tak, że to jest am-am. Ale ogarnia już powoli, że właśnie jak tak o weźmie i tak sobie poszura po kartce, to gdzieś tam ten kolor się pojawia. Ale ona jeszcze ma czas, spokojnie, po prostu chcemy jej dawać, żeby coś tam zaczęła sobie robić. Zresztą ona pójdzie do żłobka, to wtedy się zacznie pewnie właśnie tego typu rzeczy, będą, na pewno będą kolorować, wiadomo. A teraz jeszcze wrócę właśnie do tych interaktywnych rzeczy, to poza tym klocuszkiem, moja córka bardzo też lubi oto te pianinko. Ja go szukałam ogólnie na internecie, ale ja widzę, że one nie są dostępne. Można je kupić ewentualnie używane, ale one jest przeboskie, uwielbia je. Ona je kiedyś dostała od koleżanki, czyli no naszej znajomej, bo ta nasza znajoma dostała takie 2. One były już używane, tak, ale dostała 2 takie same, więc stwierdziła, że nam da. I naprawdę, naprawdę to jest prześwietne. Kiedyś już, jak córka młodsza była, to też sobie to puszczała, a teraz to lubi sobie przy tym usiąść i po prostu czasami sobie naciska te wszystkie guziczki i mam, no nie chcę powiedzieć, że mam ją z głowy, ale jest zajęta sobą przez jakieś dobre 10-15 minut, a my mamy, wiemy, ile to dla nas jest 10-15 minut. To jest zrobienie i wypicie kawy czasami. No dobra. Następną rzeczą to jest sławna hula kula. Natomiast wiem, że wiele dzieci się jej boi i moja córka też na początku się jej bała, bo Karolinka jest takim dzieckiem, które się ogólnie boi czegoś, co do niej zmierza bez jej jakby kontroli, tak? No i ta kula taka jest, tak, że ona się tam kręci sobie po tym całym pokoju się kręci, do niej leci. Ona już się przyzwyczaiła. Tak samo było z psem teściowej i teścia, no bo pies, no wiadomo, idzie do niej i ona też jeszcze do tej pory potrafi się gdzieś tam wystraszyć, jak ten pies do niej idzie. No, ale już jest coraz lepiej, już jesteśmy na dobrej drodze, zresztą w żłobku będzie miała dogoterapię, chyba raz na 2 tygodnie, tak więc przyzwyczai się do psa. Ale to też jest bardzo fajna sprawa, bo dzisiaj też rano się tym bawiła z dobre 10 minut, po prostu sobie do tego podeszła i naciskała i tam sobie to tam jeździło, tak? Dobrze. Nie wiem, to chyba by były... To by były wszystkie propozycje z mojej strony. Jeżeli coś mi się przypomni, to teraz tutaj gdzieś tam może na koniec dodam jakieś może zdjęcia. Jeżeli nie, to na tym zakończę ten film. Mam nadzieję, że się podobały moje pomysły i skorzystacie z nich. Jak macie jakieś swoje pomysły, to zapraszam do komentowania na dole. Może ktoś też z tego skorzysta. A tymczasem ja zapraszam na kolejne moje filmy i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć, pa!